On zaś powiedział do niego, jeszcze przez 2300 wieczorów i poranków następnie świątynia odzyska swoje prawa. To wypada na rok 1844. Wtedy świątynia została przywrócona, prawa świątyni zostały przywrócone i wzrok całej ludzkości skierował się na świątynię niebieską. Pojednanie z Bogiem w Nowym Testamencie. Wezwanie Hebrajczyków, 4, rozdział 15, 16. Rozdział 4, werset 15, 16. Hebrajczyków, rozdział 4, werset 15, 16. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Więc Jezus jest tym arcykapłanem, który współczuje z nami, bo wiele w życiu przeszedł, stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu. I jest tu wezwanie, żebyśmy się przybliżyli z ufnością do tronu łaski, przybliżyli się do Jezusa Chrystusa, bo u Niego jest ta łaska i otrzymujemy miłosierdzie w stosownej chwili. A tą najstosowniejszą chwilą jest czas pod koniec świata. Pojednanie z Bogiem w Nowym Testamencie może być przez spowiedź, czyli rachunek sumienia, wyznanie, postanowienie podprawy i to ma być przed Bogiem w imieniu Chrystusa, nie przed żadnym człowiekiem. Dokonuje się wyznanie grzechów przed samym Bogiem. Łukasz, rozdział 11, werset 4. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Jest to cytat z modlitwy Ojcze Nasz, którą Pan Jezus nauczył i tu zwracamy się do Boga o przebaczenie naszych grzechów. I zwracamy się bezpośrednio, bez żadnych pośredników ziemskich, bez żadnego człowieka. 1 Jana, rozdział 2, werset 1-2. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Więc Jezus Chrystus jest nazwany rzecznikiem wobec Ojca, pośrednikiem, orędownikiem i On nam opuszcza grzechy, bo On za nas umarł na krzyżu. Dzieje apostolskie, rozdział 10. Dzieje apostolskie, rozdział 10, werset 43. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jezusa Chrystusa, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Czyli odpuszczenie grzechów otrzymuje się przez imię Jezusa Chrystusa, nie za pośrednictwem kapłanów, tylko za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie 3:19. Dzieje apostolskie 3:19. Pokutujcie więc i nawróćcie się,
aby grzechy wasze zostały zgładzone. Trzeba pokutować i nawrócić się, wtedy grzechy zostaną zgładzone i oczywiście wyznać je przed Panem Bogiem za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie 8, werset 22. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar. Trzeba koniecznie odwrócić się od grzechu i prosić Pana o odpuszczenie grzechów. Czyli może i gdy popełnimy grzech, to trzeba się zwrócić do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. Bo Pan Jezus Chrystus jest rzecznikiem, orędownikiem naszym. Prawdziwa służba Boża. Jana 4:21-23. Odpowiedział jej Jezus: wierz mu, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Więc my powinniśmy oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Co to znaczy, że nie możemy czcić Boga przez figury, malarstwo, tylko bezpośrednio oddawać Bogu cześć i chwałę. Co sądzisz, czytelniku, o świątyniach ziemskich, hierarchicznym kapłaństwie, papiestwie, ceremoniale mszalnym, spowiedzi usznej? Jak to się przedstawia według Biblii? Módlmy się. Proszę Cię, Panie Boże, aby cała ludzkość skierowała swój wzrok na świątynię niebieską i na najwyższego arcykapłana, Pana Jezusa Chrystusa, orędującego za nami świątyni niebieskiej. Amen. Apokalipsa, rozdział 4, werset 11. Apokalipsa, rozdział 4, werset 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Dzieje apostolskie, rozdział 8, werset 22. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może Ci odpuści Twój zamiar. Dziękuję. Dziękuję.